Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Turbo Dzika. Ja witam was już w 19 odcinku z gry Watch Dogs Legion. No i jak widać, jesteśmy sobie pod barem Blue Scorpion. Takie, a nie, to nie jest bar, to jest tatuaże, to się robi. Ale myślę, że mają coś mocnego do wypicia. Wiele osób nie lubi robić sobie tatuaży, bo jest to bolesne, chociaż są różne opinie na ten temat. No dobra, naszym celem teraz jest właśnie to, co zobaczyłem na mapie, ale widzę, że się trochę tutaj kołuje w tych małych uliczkach. Łyżwa, w ogóle oprzeć tą nutę. Łyżwa, mam nadzieję, że się nie wywalę, bo jest ślisko, tak jak na łyżwach. Ale, no dobra, fajna nutka. Pasuje do tego holenderskiego klimatu. A tymczasem znów musimy przejąć jakieś dziedzictwo. Misja rozpoczyna kontrakt 404. Uzyskaj dostęp do bezpiecznych danych w londyńskim ratuszu. O, londyński ratusz. Może być tam ładnie. Jestem ciekawy, jaką stylistykę znajdziemy właśnie w tym ratuszu. Londyn słynie z tego, że mają takie zajebiste, kurde, wykończenie budynków. Takie, wiecie, no, na poziomie. W końcu Londyn to jest takie miasto, do którego udaje się wiele osób na wakacje. O kuźwa, na wycieczki. I tak dalej, i tak dalej. Nawet te taksówki, które występują w Londynie, dla wielu są atrakcją. Dla mnie, sami widzicie, te taksówki rozbijam jedną po drugiej. Myślę, że to jest już mierna atrakcja. Czy jakaś reklama filmu była, ale nas to nie interesuje, bo my mamy lepsze sytuacje na co dzień niż prezentują filmy. Chociaż niektóre filmy mają naprawdę niezłą fabułę. No, w tym Watch Dogs się cały czas strzelanina, cały czas hakowanie. Może troszeczkę jest nudno momentami. Ale zdarzają się śmieszne akcje. Na przykład niedawno w poprzednim odcinku było parę ciekawych. Jak to chce zobaczyć, to z nich sobie zobaczy. Polecam. No dobra, jest to jakiś ochroniarz Albionu. Timothy jakiś. Tymoteusz, czy jak on tam by był po polsku, nie wiem. Aha, powiedział, że have a nice life, że ma fajne życie, czy coś takiego. No, myślę, że na pewno nie będziesz się nudził z twoim nice life. O kurde, ale tam pokrzyczeli, biedaki. O kurde, takie małe obrażenia zadaje? Strzelam prosto w głowę? Temu strażnikowi Albionu, czy jak on tam się nazywa, O, ty skurczybyku, predatory są najgorsze. Jak się wyłaniają spośród nicości, no to naprawdę jestem przerażony, nie? No może nie bardzo, nie tak bardzo przerażony, ale no, ja byłem zaskoczony przed tą sytuacją, która wydarzyła się przed chwilą, więc... Kuźwa, mam nadzieję, że więcej ich nie spotkam, ale wiem, że będę ich spotykał coraz częściej, bo jest to nowy typ przeciwnika. W końcu jesteśmy już naprawdę głęboko w fabule. Nie wiem, czemu się na nim wyżywałem, ale nieważne. Im głębiej będziemy w fabule, tym więcej będziemy mieli właśnie takich przeciwników uzbrojonych, wyposażonych w nowe jakieś typy uzbrojenia, takie jak niewidzialność, sami widzieliście zresztą. Tak, niewidzialność sami widzieliście, no ale da się zauważyć, że coś jest niewidoczne. No zresztą już nie będę kazał, po prostu przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Okej, mogę się włamać. O kuźwa, jeszcze kolejny. Chyba grał na kompie, bo jakiś taki był, jakby to powiedzieć, roztargniony, gdy mnie zobaczył. Sam nie wiedział, czy to jest ten sprzymierzenie, czy może nie. Śmiesznie to wyglądało. No dobra, hakujemy tego serwera od TB, czy tam od Metina, sam nie wiem od czego. Może jakiś serwer od Margonem. Dajcie znać, jeśli graliście w którymś z tych gier. Jestem ciekawy. Ja byłem wielkim fanem Margonem niegdyś, ale to niepamiętne czasy. Transfer complete. Transfer complete? Wow! Już chyba słyszałem to w tej grze po raz tysięczny. Zawsze coś hakujemy, a na koniec słyszymy target complete. Dobra, trochę ich wykiwa, a nie, myślałem, już miałem powiedzieć, że trochę ich wykiwamy, ale widzę, że tu są oni też, chociaż możliwe, że był tylko jeden strażnik. Dobra, chyba jesteśmy wolni, bo misja wykonana. Noc londyńska. Najlepsza pora do poruszania się w Londynie, a szczególnie do jazdy samochodem. Okej, okay, co my tutaj w ogóle mamy? Ja jestem ciekawy w ogóle tego gościa. Wiek 60 lat i jeszcze sobie truchta? Wysportowany. Streamował w internecie film, co naprawdę stał się z Dead Skyem. London test wykazał u niego obecność opryszki, należy do grupy anarchistycznej w mediach społecznościowych. Fajnie. Ta babeczka jest fajna, bo to jest Polka, ale na razie ciśniemy sobie tym ziomeczkiem.
Bo całkiem nieźle się sprawdza w tych naszych misjach pełnych strzelania. Oj, baba się wywaliła w obcasach. O Jezu, i kolejna się wywaliła. O Jezu, jeszcze ten trzeci się wywalił. Boże, ci Londyńczycy są chyba pijani. A tam jeszcze czwarta, czy tam piąta, już straciłem rachubę. Może te chodniki w Londynie są jakieś zbyt śliskie przez to, że mieszka tam więcej ludzi niż w Polsce. Może jakoś wyślizgali te chodniki, nie wiem, może to moje głupie domysły, ale chyba coś w tym trochę jest. Więcej osób korzysta z danej powierzchni, tym bardziej śliska się ona staje, chyba nie? Jeśli mówimy o takich twardych powierzchniach, nie jakiejś ziemi, która zostaje wydeptana i w sumie też jest bardziej śliksza. Śliksza. Jest... Nie ma takiego słowa śliksza, dobra, nieważne, wywalone. Zbadaj sprawę sygnału SOS. O, SOS. O tak, chyba każdy z was zamawia sos do pizzy, tak samo ja robię, a dzisiaj zrobimy jeszcze sobie taką misję. O, proszę bardzo, Bicki, Burnejka, Sport Gym. Bardzo ładna prezencja, chociaż nie było tam zbyt dużej masy mięśniowej. Just say the word. Just say the word. To babka jest zawsze gotowa właśnie do akcji. Zawsze tak szybko odpowiada, totalnie jak jakiś agent z krwi i kości. Poza tym ona jest agentem. Sami tutaj możecie sobie przeczytać. Płatna zabójczyni amatorka zabiła Karen Grant, wiek 46 lat. Płatna zabójczyni amatorka, wynagrodzenie 80 tysięcy funtów. Posiada w aplikacji randkowych wiele kont pod różnymi pseudonimami. Urodzona w Krakowie w Polsce. Streamuje thrillery o seryjnych mordercach. Niedawno kupiła ultra silny odplamiacz. Wielokrotnie dzwoniła na seks telefon. Cokolwiek ona sobie chciała, to sobie zrobiła. Mnie to nie interesuje. Ważne, że potrafi strzelać. Nosi okulary i wygląda odpowiednio do tego typu zadań. To wszystko, co od niej wymagam. No dobra. W takim razie demaskator. Zbadaj sprawę sygnału SOS. Idealna kandydatka do wykonania tej misji. Ogólnie to jest taki problem w tej grze, że ona crashuje. Tak, ona crashuje w specyficznym momencie. Mianowicie podczas teleportowania się, czyli prawie w każdym odcinku by mi mogła crashować. Dlatego no nie będę po prostu się teleportował. A to znaczy, że odcinki będą trwały troszeczkę dłużej, ale przy okazji odwiedzamy sobie Londyn. Jest to tak duże miasto, tak obfite w szczegóły. O kuźwa, co się stało? Dlaczego on we mnie wjechał? Nie rozumiem, że jest ciemno, ale bez przesady. Dobra, nieważne, nie będziemy go strzelać. Mamy tutaj grubą akcję, wiecie. Ogólnie mamy iść, wiem, że tutaj to nie jest ten punkt, w którym mamy się udać, natomiast chcę tutaj zinfiltrować tą przestrzeń, bo wygląda interesująco. Zależy mi na punktach, które właśnie... Czy ja mogę ich jakoś przeciukać? Nie. Wiecie co? Tak się obrócę tutaj z nogi na nogę, zerknę dookoła, czy jest jakaś możliwość wejścia do wnętrza. I jeśli szybko nie znajdę takiej możliwości, nie będziemy się wygłupiali i od razu damy się do misji. Dobra, już widzę, że tam kuźwa będzie za ciężko wejść, dlatego ładujemy się prosto do misji Demaskator, do misji głównej. No i tam się pobawimy, kurde, w kotka i myszkę z jakimiś bandziorami. Ej, słyszeliście to? Gość beatboxuje podczas ulewy. Włóczęga wyłącza się w Walworth do pierwszej w nocy. Może liczy na to, że to jest rozbiera jakiś sos. I am here. What now? There doesn't seem to be any obvious peril, does there? Have a seat and I'll ping back the IP, sending us the distress signal. Ogólnie jeśli chodzi o tego bezdomnego, który tam był, tego Włóczęgę, no to jest duża szansa, że uzbiera bardzo dużo forsy. Wiecie skąd to wiem? Oglądałem taki kanał polski, który był to gość, który właśnie udawał się w wiele miejsc, nawet różnych krajów, w tym w Londynie był i rozmawiał właśnie z bezdomnymi. Pewnie wielu z was zna ten kanał, bo wyświetlenia na nim są bardzo duże. Ten gość naprawdę pokazał takie rzeczy, których jeszcze na YouTubie nie widziałem. Pokazywał życie bezdomnych na ulicy i to, jak w jaki sposób rozmawiają, kim są, i naprawdę ja byłem zaskoczony. Niektórzy bezdomni naprawdę byli wygadanymi i takimi bogatymi osobami, jeśli chodzi o wnętrze. Mieli dużo do powiedzenia, chcieli rozmawiać i zginąłem. No dobra, nieważne. Ogólnie ten kanał dla tych, którzy będą chcieli sobie wejść, to się nazywał... nie wiem, jak się nazywał. Ale wiecie co? Jak wpiszecie sobie na YouTube Bezdomni Londyn,
i tam się nazywał gościu chyba Jacek? Nie wiem, bezdomni w Londynie, to na pewno znajdziecie ten kanał i będzie od razu ten film, który jest najbardziej popularny i on chyba ma nawet kilka milionów wyświetleń, 2 albo 3, tak mi się wydaje. Zerknijcie sobie, naprawdę warto. No dobra, usiedliśmy sobie na mokrym krześle, ja bym tak nie zrobił, ale to tylko gra komputerowa. Chyba, że ta agentka jest na tyle twarda, że robi takie rzeczy w rzeczywistości, chociaż wątpię. Mam. Chyba ona jest podstawiona, tak mi się wydaje, jakaś taka agentka. Okay. Is there a reason we are using an old shit phone? It's a cryptophone. It's secure. Every device on CTOS can be compromised. If we're overheard, we're dead. Both of us. Who are you? Not important. What matters is that I have inside information on SIRS, and I believe the people who framed you are rogue officers. And loath as I am to say it, DedSec may be my only hope to stop them. I'm listening only. No promises. Good. I had coordinates to a meeting place on a device in that establishment. Kuźwa, wydupcił telefon. Jakieś stare badziewy mi dali, jeszcze się zepsuło. Babka aż się wkurzyła. Zaziło po gębie. I'm not sure about this. Bagley? Sabine? Sabinka, mów co tam wiesz. All right, that's a wrinkle. So this SIRS bloke says Zero Day are a bunch of Secret Service dickheads, I mean... I suppose it does make sense. The bombings were too sophisticated for randos, but SIRS could pull it off. Officially, SIRS, or the Signals Intelligence Response Service, uses surveillance data drawn from CTOS to identify large-scale terrorist and criminal threats. Then they send out... Yes, we begin to shoot the threats in the face. Auto-drive now enabled. And in the wake of escalating violence in London, the SIRS is extending the right to use lethal force, now law enforcement, and Albion securities. Unofficially, SIRS uses your data to read your mind and arrest you for having naughty thoughts. So we have means and opportunity, which leaves motive. SIRS are fascist pricks, but they're supposed to stop groups like Zero Day from doing terrorist shite. Why cause one? When you meet this guy, ask. Okej. Okay. SIRS, czy jak tam się mówi, mówmy SIRS. Siruski. Robią niezły bagno w tym Londynie. A my mamy zadanie teraz spotkać się z ich kontaktem. Wiecie co? Może z tego być niezła strzelanina. W końcu te służby mają potężne zaplecze. Cały arsenał broni zapewne. Mam złe przeczucia. Ale zawsze mam chęć na niezłą strzelaninę. No dobra. Tylko teraz muszę je ogarnąć, jak tam wjechać, bo... Dobra, jest. Jest wjazd. Uciek. Jest pumpa. Dobra, odblokowane jest. Oj, to jakaś podpucha. Za łatwo tu się wchodzi. Mam złe przeczucia. A co, jak wydarzy się coś złego? A ja nawet nie mam broni wyciągniętej. Z... majtek? Bo w zasadzie gdzie ta broń się mieści? No dobra, jest jeszcze jedno miejsce. Ale o nim już nie będę mówił. Contact is not here, and there are signs of a struggle. SIRS may be onto him. If you get access to the area's surveillance infrastructure, I can rebuild the scene in AR. Okay, I will do it. Jeszcze jest jedno miejsce, ale to już jest takie ponadprogramowe. No tyle chciałem powiedzieć, już nie będę na ten temat sobie gadał. Bo już widzę, muszę się skupić, bo jest kurde hakowanie. Wiecie, że hakowanie to nie jest prosta czynność, której nie uczą w szkole. Sami musimy się domyślić, jak to zrobić. Z takimi rzeczami mam problem. No dobra. Zrobię to szybko rozwikłać, bo liczy się akcja, cutscenki. I ogólnie gameplay. Dobra. Jest kolejne miejsce, do którego muszę się udać, dlatego idę. Klikam E. Hakuję, coś tam wyjąłem. Odnoszę ogólnie tak wrażenie ogólne, że łatwiej jest zamówić... Znaczy, łatwiej jest hakować w tej grze, niż zamówić sobie zestaw w KFC za pomocą tego ekranu dodatkowego, który potrafi cięć. Chyba wiecie, o czym mówię. Ekran reaguje z opóźnieniem na ruch naszego palca. Na ekranie dotykowym. Niby dotykowym, bo tak to działa, że aż mi się
happens. Tragedia. Fuck. Yes, it certainly doesn't look like his best day, does it? Analyze the clues in the AR workspace to find out what happened to him. Co mu się stało? No, no co? Wydupsył się. Wydupsył się na przód. Głupi łeb se rozwalił. A ja mam to, kurde, sobie jeszcze odtwarzać. Dobra, tutaj muszę przeanalizować jeszcze typcia, co on strzelał. This is a non-lethal weapon, so odds are he's still alive, though he may not want to be. Aha, fajnie. Pijany jest ewidentnie. Tak prowadzimy tylko osoby pijane. Lub osoby stare w podeszłym wieku, które zemdały. But they may still be nearby. I could reconstruct the vehicle's path from unsecured CCTV recordings. That should allow you to follow it. O, teraz będzie szpiegowska misja w samochodach. Lubię te klimaty. Mam nadzieję, że będziemy mogli sobie trochę cisnąć gaz do dachy, chyba nie lubię się ociągać. Boże, jak to skręca. Ja pierdziele, zagapiłem się na telefon, bo sprawdzam, która godzina serca. Wiem, że tego nie robi się za kółkiem, ale... Nie da się inaczej. Zielone światło mamy, jadę przepisowo póki co. To nawet przepisowo, nie było znaków, nie rozwalać wszelkich sygnalizatorów oraz znaków niszczenia chodniku. O płotach też nic nie wspominali. Ja się spieszę, co on mi mówi, że mi zwieje, nic z takich rzeczy. A, fajnie. Sorry, to była moja wina, że źle pojechałem, nie w tą mańkę, ale twoja wina, że wyszłeś z domu. O kurde, to klasyka, starego rozwaliłem. O, tą sambakę chyba podkręciłem. Wow. Nie chciałem przez zamknięte drzwi przejechać tak. Ale fajnie, taki ładny parking, taki zieloniutki, znaczy żółciutki. Ja pierdzielę, co ja odwaliłem, ej. To był jakiś hydrant gazowy czy jaki w parkingu podziemnym? Przecież jaki jest parking podziemny, to są znaki LPG w czerwonym kółku, czyli zakaz LPG, nie wolno tam wjeżdżać. A zamontowali tam specjalnie pułapkę, która wybuchła, nie wiem czy to był gaz czy co, ale rozwalili mi agenta, no ja pierdzielę, co za wtopa, masakra. Tylko ja jestem zdany do tego typu wtop. Jesus. No dobra, spotkamy się ponownie na tym miejscu, bo ja nie mam zamiaru po prostu, kurde, czekać, nie? Aż mi się tam, aż znów tam, dobra, nie ma, dobra. Spotkamy się na miejscu i tyle. Now I'm feeling dead sick. Our contact's assailants are switching vehicles to elude pursuers, which is standard operating procedure for private military. No dobra, like jestem drugim klientem w tym samym miejscu. Już nie popełnię tego samego błędu. Nie mam nadzieję. O, to jest to miejsce, gdzie wykupiłem. Jasne, ciasne, co za tragedia w ogóle. I've completed a thorough analysis of the vehicle and concluded it is a van. Okay, funny guy. What else? Well, I could also mention that the minute traces of sand in the tire tracks indicate that it's been on a construction site recently. But you know me, hate to sound like a smartass. Musiałem sobie trochę pouprać tą bestię. I've been scanning nearby construction yard for Albion activity and, long story short, some dozy git has forgotten to turn off the security camera in the makeshift torture room. Show it. I'm not who you think I am. Ogólnie zrobię mu fotkę tej furze tutaj. Dobra, ale nie będę robił fotki, bo mam film z tego miejsca, dlatego mam wywalone na fotki. Hey, that means we can fight those Albion guys and not feel bad. Bagley, send me the coordinates. Torturują naszego gostka, Malika. Malika Montany. Jeśli chcemy posłuchać jeszcze jego pięknych utworów muzycznych, no to musimy go ratować. Bucky, send me the coordinates. Nie umiem naśladować tego akcentu, ale wiecie co? Całe szczęście, południe na widzę.
bym sam siebie wkurzał, nie? To jest niedopuszczalne. Boże, dobrze pojechałem? Dobrze, dobrze, jest przejazd. No chyba coraz lepiej kumam ten Londyn, nawet takie mini skróty. Uratuj kontakt z SEIRS. SEIRS. Gdzieś to słyszałem w jakiejś piosence. A to chyba była piosenka z Michaelem Jacksonem. Nie było. I always feel like somebody's watching me. I tam potem było coś tam... drugi gość śpiewał i tam było coś tam związanego z SEIRS. On pytał, czy to nie jest SEIRS, coś tego typu. Nie wiem, jeśli ktoś to potrafi sprawdzić, no to niech to sprawdzi tytuł piosenki Somebody Watching Me. Michael Jackson i ktoś tam jeszcze. No, tu mamy laserki. A nie jest dyskoteka, dlatego warto uważać na laser. Nawet na dyskotece warto uważać na laser, bo ma on niewłaściwe, niedobre działanie na oczy. A oczy są potrzebne do grania, dlatego warto dbać o oczy. Dobra, tam jakoś nie wejdę na razie. I chciałbym się trochę zmobilizować i znaleźć jakieś rozwiązanie. Kurde, cały czas ziewam jak nagrywam te filmy, nie wiem czemu. Dlaczego potrafię ziewać po 10 razy jak nagrywam film pół godziny? Do cholery jasnej, no. No, wyżyłem się. Może niedostatecznie. Nie pierwszy, nie ostatni. Coś mi wykrywają powoli. Boże, ja tak chodzę tutaj ukradkiem, jakbym normalnie, nie wiem. Ja pierdziele. Stanąłem tymi lakierkami na ten laser. I uruchomiłem go. Ja pierdziele, teraz będzie więcej strzelaniny, ale w sumie... Czemu by nie strzelać, no? Mamy nieograniczoną w zasadzie ilość amunicji, bo co chwilę ją zbieramy. W końcu to Londyn. Tu panuje dobrobyt, dlatego amunicja to... To jest, wiecie... Wszechobecna jest jej wszędzie. Szczególnie w takim czasie, gdzie w Londynie ta amunicja jest bardzo potrzebna. Bardziej niż jedzenie. Oni fajnie jak upadają, to jeszcze taki na końcu jakby... taki jakby dziwny podryk, taki... I wtedy dodatkowo jeszcze bardziej zaskakują. Dziwne to jest, no ale... Tak to już skonstruowali Ragdoll w tej grze. You called us. Of course. Wow, teraz bardzo ekstra rzecz się dzieje. Otworzyliśmy dyżywi. Ale nie używaliśmy klamki chyba. Look, I'll upload the intelligence onto an anonymous FTP. They'll explain everything. No, I think you will explain everything. My name is Richard Malik. I'm an intelligence analyst. I believe Zero Day are rogue SIRS officers who framed you for the bombings. Niezłe podziękowanie. Now they're murdering or blackmailing anyone who threatens them, which now somehow includes me. Okay. Mr. Bagley will check the intel. Do not make me regret this. Oh. That I can't promise. Malik has made his way out, and now I suggest you do the same. Gdzie on spieprzył zamiast działać razem z nami? W sumie był pobity, może potrzebuje troszeczkę na regenerację. Ale brakuje mi tutaj takiej właśnie jakby fabuły w stylu, że my jesteśmy, wiadomo, my jesteśmy agentem specjalnym, coś na wzór 007, transporter itp. itd. Ale jakiegoś takiego gościa, który stanie z nami ramię w ramię i spróbuje nam pomóc w pokonaniu wszystkich służb, które powinny zniknąć z Londynu. Dla świętego spokoju. A my tutaj co chwila sami działamy, tylko zmieniamy postacie. No nie wiem, czy się doczekam takiej misji, ale... poprzednia misja była podana, bo dołączyła do nas pod sam koniec strzelaniny z Mary. Nasza policjantka. Ta groźna policjantka, która... w sumie...
miała jedną złą cechę, bo stawiało prawo powyżej swoich przekonań. Podjęła prawo wyżej od swoich przekonań, ale finalnie pozwoliła zabić Mary Kelly. Ale ciężko jej to przyszło. Lata służby i pracy dla policji trochę ją zmieniły. It was a banner year for what many may think an unlikely type of crime, namely non-violent crimes committed by people over the age of 75. Impoverished elderly are turning to crime in the hopes of gaining free room and board. Join GBB, sztuczna inteligencja potrafi nieźle pobrać. Prison. Teraz czeka nas odprawa, czyli podsumowanie wszelkich naszych działań i obmyślenie dobrego planu, jedynego właściwego, podczas uroczystego posiedzenia na skórzanej kanapie, na której pewnie dupa się nieźle poci. Nie wiem, czy mieliście okazję siedzieć przez dłuższy czas na takiej kanapie. Ja akurat miałem okazję poruszać się w samochodzie wiele kilometrów ze skórzaną tapicerką w lato. I wyglądałem niedobrze, ale źle się czułem, wiecie co? Miałem totalny basen w gaciach, totalna masakra, nie polecam. Skórzana tapicerka to mi przycięło, ale nie skraszowało, czyli nic się nie stało. Ale fajny komputerek mam. Myślę, że Polsat będzie zleciał. And in my experience overseas, removing the leader... Okay, stop the leader, stop Zero Day, I get it. But why now? 2 weeks ago, a shell company connected with Zero Day's operations imported 40 kilos of Semtex from an old Soviet bloc depot. But it never left London. Which means Zero Day is planning a bombing that will make those earlier bombings look like a bonfire. And I think I know why. As we're all now painfully aware, false flag attacks are a common propaganda tool for despots. Kill a load of people and the rest fall into line behind whoever says they won't let it happen again. In this case, Zero Day. Which means we both want to discover who's pulling Zero Day strings and stop them. We need to get hold of the personnel dossiers of anyone connected with the earlier bombings and their cover-up. Then Malik and I can analyze their common connections and work out who's in charge of Zero Day. And I'll be on the comm to observe. So if Malik's right, Zero Day are some kind of shadowy cabal of spies who blew up half the city to secretly take control of the government. But now they're pissed off that someone's standing up to them, so they're going to do it again. That's awful. I agree. You think they'd come up with something besides another bombing? Bit of a double beat, is it? Is this our fault? If we did nothing, maybe Zero Day wouldn't be doing this. Cut that victim-flaming shit. I'd rather get blown up 1,000 times than lie down just so some wannabe tyrants can stamp on my face. Surprise, you twat! Between my work with 404 and tracking down Sky Larson's neural map nightmares, I thought I could do with a new workspace. I could do with your help as well. Czyli wiecie, I just clocked a hit and run by a black cab. Kolejna seria zamachów, wybuchów. But the news ain't picking up. Dlatego musimy zacząć działać. Why should I care? Oh, I don't know. Maybe because all of London's black cabs are driverless, run by AI. Surprise, motherfucker! No proszę. No dobra, w takim razie możemy sobie ogarnąć, co się dzieje z tymi taksówkami. Dlaczego? Nie. Taka misja poboczna może akurat będzie ciekawa. Się okaże, się zobaczy.
Okej, no dobra, powiem wam szczerze, że dowiedzieliśmy się tego, że jakiś haker przejmuje taksówki i zabija nimi ludzi, wjeżdżając w nich. Okej, musimy teraz pozyskać dane, tylko żeby to zrobić, musiałbym sobie uprowadzić tą taksóweczkę i zmniejszyć do niej dystans. Wystarczy, że pewnie do niej podejdziemy i wtedy będziemy pobierali dane z niej. Ogólnie te sygnały sterujące od hakera, których można się do niego dobić, są zakodowane. O, widzicie to? Ona mi ucieka. Ja pierdzielę, aż typ się chyba nawąchał spalin czy czegoś takiego, nie wiem, bo się zaczął wygnieć w miejscu, gdzie kończy się wydech. Ale w sumie to są moje samochody elektryczne. Przepraszam, wydechu nie ma. Dobra, ucieka mi, a ja jestem niby taki dobry kierowca, ale jak widać, nie taki dobry. Okej, niech konwertuje to dziadostwo, jestem ciekawy, co tam jest. All we ask. Let us. What was that? So these bit strings came from an audio file and not, as I suspected, from someone kicking their keyboard down a spiral staircase. Hack another cab and I can decode the rest. Let's okay. Move swiftly, or else these black cabs may injure more innocent bystanders. Dobra, w takim razie hakujemy, bo nie chcemy śmierć cywili. Nie uciekaj, nie uciekaj! Ale mnie wykiwała, ja pierdzielę, jak ona skręca solid. Okej, w sumie zabiłem dwóch, a ja przyjdę bronić cywili, ale w sumie też jadę tak słuchno. Nie będzie na mnie. Dobra, kolejną sobie skakujemy, tylko sobie do nich przyjedziemy. Skye Larson knows full well what is best for her employees, Lieutenant, and that is why the black cabs will remain operational. But surely taking the cabs offline wouldn't affect your bottom line. All we ask is for Albion's cooperation as we resolve the situation internally. Let us worry about our bottom line. I don't understand. Brokatech people are getting killed by their own program? I've gone over all the victims of Black Cabicide and they all have two things in common. Very poor reflexes and their employer, Autodrive now enabled. Oh dear. Does that mean this murderous AI is actually one of Skye's neural mapped victims? That's right, a former cabbie. Brokatech partnered with the city to automate their cabs and now the cabs are getting their revenge. But we are the ones who must stop this. What do we do? We still need to find this AI's location. Hack into another cab and I'll see if it has a readable user history. Jeszcze jedna. Czyli zatrąbało i do cholery jasnej. Ile mam tego gdzie dostać hakować? Mam nadzieję, że trzecia to będzie ostatnia, bo nie chcę się jeździć z jakimiś czarnymi taksówkami po Londynie. I odsłuchiwać jakichś tekstów. Dalej no. It appears the code alterations have been coming from a parking garage in Westminster. O, już mamy informację. But they don't deserve to die. It's the fault of Skye Larson. The creator-creation relationship can be a dark and complex thing. See Frankenstein, Bride of Frankenstein, Son of Frankenstein. Yeah, yeah, thanks, Bugley. Last thing the people in our London need is to be scared of the cabs on the streets. We already got Albion and Sirs to fear. Let's shut this down. Autodrive now disabled. No dobra, usuń główną SI taksówek. W takim razie czeka nas ostra jazda, bo wiem, że to będzie nieźle bronione. No nic, wiecie co? No muszę ten długi odcinek, dlatego ja się będę powoli z wami żegnał. Zapraszam was do kolejnych odcinków, które są codziennie. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Nie namawiam, ale kto chce zacząć jeszcze kolejne odcinki z kolejnych gier, bo naprawdę dużo, dużo premier się szykuje teraz. Listopad, grudzień, w tym cyberpunku będzie się działo. Trzymajcie się. Siema!